Panie Przemku, moje maile wpadają do spamu. Panie Przemku, wysyłam maila z ofertą klientowi, ale on ląduje w spamie. Dlaczego tak się dzieje? Moje maile nie działają, trzeba coś z nimi zrobić. No i tak, i nie. Jak to sprawdzić i jak to wyeliminować? Przede wszystkim zwróć uwagę na teksty. Być może twój e-mail zawiera jakieś słowa kluczowe, które wychwytuje czarna lista, spam lista odbiorcy. Być może wysyłasz spam, wysyłasz na przykład, nie wiem, do wszystkich swoich klientów życzenia świąteczne, wysyłasz do wszystkich swoich klientów w jednym mailu, czy w tym samym czasie list mailing z promocją, z jakimiś nowościami. Tak nie robimy. Jeżeli wysyłasz hurtowo, chcesz wysyłać maile, skorzystaj z odpowiednich narzędzi do tego typu MailerLite, opowiadam o tym w innym moim filmikach, znajdziesz to na YouTubie, zapraszam. Co jeszcze? Może być też tak, że coś jest nie tak z Twoim serwerem, być może coś jest nie tak w konfiguracji rekordów DNS Twojej strony. Jak to sprawdzić? Słuchaj, przygotowałem sobie tutaj e-mail, ale zanim wyślemy tego e-maila, wchodzimy sobie na Google'a, wpisujemy mail tester, wchodzimy na stronę mailtester.com i tutaj kopiujemy sobie ten adres mailowy, który nam wyskoczył i na ten adres mailowy wysyłamy sobie jakiś przykładowy mail, a właściwie... Zobacz, mamy tutaj nasz raporcik. Pokazało mi, że mamy 8,5 na 10 wynik. To jest bardzo dobry wynik. Kiepskie wyniki to jest 3, 4, 5 na 10. Wtedy mamy, światełko nam się musi w głowie sprawdzić. Ale zobacz, możemy zobaczyć sobie tutaj, jak wygląda nasza wiadomość, jak wygląda na komputerze, jak wygląda na telefonie. Możemy sobie zobaczyć, na przykład nam się stopka nie rozjeżdża. W tym przypadku rozjeżdża mi się stopka. Warto to poprawić i warto o to zadbać. Co nas interesuje, to tutaj miejsca, gdzie tracimy punkty. Minus pół punktu mamy, bo nasza wiadomość zawiera błędy. Jakie to błędy? 6 obrazków bez atrybutu alt. I zobacz teraz. To jest e-mail, który wysłałem. W tym e-mailu są obrazki. Tu jest obrazek, tu jest obrazek, tu jest obrazek, tu jest obrazek. Jeżeli one nie mają atrybutu alt, wyświetli nam się taki komunikat. Nic strasznego się nie stało, ale jeżeli chcesz mieć wyższy wynik, warto to poprawić. Zawsze to jest coś, jakiś jeden ranking, który powoduje to, że twój e-mail nie wpadnie do spamu. Drugi błąd. Nie obrywamy za to, ale mamy na żółto. Nie mamy list unsubscribe, czyli nie mamy w mailu opcji wypisz się z newslettera. Zrezygnuj z newslettera. To jest prywatny mail mój do ciebie, więc tutaj czegoś takiego nie musi być, ale w mailingach, które wysyłasz, nie wiem. Coś takiego jest obowiązkowe, jeżeli wysyłasz mailingi czy newslettery. I zobacz, najważniejsza rzecz, którą musisz sprawdzić, jeżeli coś jest nie tak z serwerem, jestem na dwóch czarnych listach. Akurat ja wysyłam tego maila z Gmaila, więc prawdopodobnie ktoś z Gmaila zaczął spamować i Gmail popadał na czarne listy. Niemniej w tym przypadku, jeżeli korzystasz z Wirtualnej Polski, Gmaila, Intery i innych popularnych dostawców, oni na bieżąco pilnują tego, żeby i dbają o to, żeby na tych czarnych listach nie być. Ale na przykład, jeżeli masz serwer u mnie, czy u jakiejś innej firmy hostingowej, być może na taką czarną listę wpadniesz, my tego nie odnotujemy na bieżąco. Więc sprawdź sobie to, czy na tych czarnych listach nie jesteś. Jeżeli jesteś, to skontaktuj się z obsługą swojego serwera i poproś, żeby z tej czarnej listy Cię usunęli. Okej, najważniejsze rzeczy Ci omówiłem. Jeżeli masz jakieś inne błędy, no to przeglądaj sobie, zobacz, co jest nie tak. Najważniejsza rzecz, bardzo ważna rzecz, to że jesteś w pełni uwierzytelniony. Tutaj mamy serwery SPF, DKIM. Nie będę Ci tłumaczył, co to jest, bo to jest cholernie skomplikowane, ale sprawdź sobie, czy na pewno tutaj coś w tym temacie nie szwankuje, a jeżeli szwankuje w tym temacie, to kontaktuj się z obsługą swojego serwera. Dobra, ja się nagadałem, mam nadzieję, że nie za szybko. Jeżeli masz jakieś pytanka, interesuje Cię takie rzeczy, to gdzieś tutaj jest przycisk za polub, subskrybuj, nie umiem w TikToki, umiem w stronę www i marketing, więc do usłyszenia później, cześć!